Mamy dzisiaj kolejną edycję naszych westernowych zawodów, które odbywają się już od 5 lat. Zawody westernowe, czyli wymóg noszenia westernowych strojów, używania westernowej broni do tego, no i przede wszystkim fajnej zabawy. Polski Związek Strzelectwa Sportowego uznaje już zawody westernowe jako te dynamiczne. Czyli jest to pełnoprawna dyscyplina sportowa już w tej chwili? Oczywiście, pełnoprawna dyscyplina sportowa, natomiast no mało rozpowszechniona. Nazywam się Patryk, mam 13 lat. Pierwszy raz strzelałem z 1,5 roku temu. A dlaczego akurat western? Nie wiem, tak pomyślałem, że z rewolwerów, tak jednak w grach często też się strzela z tych rewolwerów, z innych. To myślałem, a w prawdziwym życiu spróbuję. Z lewarka jest na pewno fajnie strzelać. Trzyma się taki jakby karabin i się tak przyładowuje od dołu i wszystko spusta. To jest taki karabin typu Winchester, tak? Tak, tak. Syn jest najmłodszym uczestnikiem, ma 13 lat. To są jego pierwsze zawody w ogóle w życiu, także no, jest bardzo nakręcony dzisiaj od rana. Może to w początek wspólnej, fajnej pasji. Mam nadzieję, że no, częściej będę mógł na strzelnicę go zaprosić, że będzie chciał. Chodzi o to, że to jest strzelanie dynamiczne. To nie jest tarczowe. Tarczowe to jest po pewnym czasie się dochodzi do jakiejś sprawy i się zaczyna nudzić, nie? A tutaj chodzi o to, że to się dzieje dynamicznie. Człowiek niby umie, niby pamięta, niby tego, ale w trakcie strzelania nagle wychodzą, coś się pomyli, coś tego i jest ciekawie. Jestem Saulius Nowickos z Tampi. Jestem z Litwy. Już dużo raz jestem na zawodach w Polsce. Jest bardzo fajna impreza, bardzo fajna kompania, bardzo fajni strzelcy. Tak. Co się stało w nogę? Indianie ze szpitala w Wejherowie, tak. O wydział ortopedyczny. Bez względu na status społeczny, znamy się wszyscy po imieniu. Lub ewentualnie po ksywach, czyli po swoich aliasach. Wspaniałe towarzystwo, wspaniała broń. Broń naprawdę epokowa, wszystko wykonane w drewnie, w metalu. Nie jak obecna technika plastiki, jakieś tworzywa sztuczne lub kompozyty.